Cześć! Witajcie w cotygodniowym odcinku z serii Jak zaniedbać kanał na YouTubie. Jak zaniedbać kanał na YouTubie. Myślę, że udało mi się to osiągnąć. Ostatni film to był film z pilarką stołową Evolution i było to dobrych parę miesięcy temu. Możliwe nawet, że ponad pół roku. Nie sprawdziłem, kiedy publikowałem ten film. Ale tak coś kojarzę, to był początek lata chyba. No i już ten film widziałem, jakie miałem, może nie problemy, ale jak szło mi nagrywanie tego filmu. I tak to później się potoczyło jakoś, że nie było żadnego filmu. Ale to nie w tym odcinku o tym. Do tego tematu powrócę kiedyś. Na razie coś innego, bo też wiem, że nie po to czekaliście tyle czasu, żeby słuchać mojego opowiadania, tylko aby zobaczyć pracę w drewnie, z drewnem, rękodzieło. Tak. I tutaj też muszę trochę zapewne rozczarować wasze oczekiwania. Bo zacznę skromnie, a mianowicie spróbuję wykonać, tutaj jest taki zawór hydrauliczny, tu jest jinx otwierający ten zawór, no i muszę zrobić taki drewniany i może to brzmieć komicznie, może to wyglądać komicznie, ale chcę sam sprawdzić, czy... No, jak to wyjdzie? Jak to wyjdzie, to raz, a dwa. O nagraniu filmu myślałem już... Znaczy myślałem już. Co jakiś czas myślałem o tym. Choćby podczas wykonywania ostatniej szpili też myślałem nagrać, jak ją robię. Ale... Biorąc pod uwagę okres czasu, osoby, które śledzą mnie na Facebooku, mniej więcej są na bieżąco z tematem. Okres czasu, który upłynął, gdzie nic nie wykonałem w drewnie, plus to, że nic nie nagrywałem i nagle, gdybym rzucił się na robienie czegoś bardziej ambitnego, plus nagrywanie tego, mógłbym temu po prostu nie podołać. Bo chciałem się skupić na rzeźbieniu, a gdybym jeszcze miał operować kamerą, ustawiać, kadrować, pilnować się, żeby to wszystko było widoczne, to prawdopodobnie frustrowałbym się podczas rzeźbienia i frustrowałbym się podczas nagrywania. Więc wybrałem mniejsze zło, wykonałem szpilę, ale nie nagrałem z tego filmu. I teraz może będzie wam łatwiej zrozumieć, dlaczego postanowiłem nagrać, jak wykonuję ten jinx do otwierania zaworu. Niby prosty projekt. Niby prosta realizacja. No nigdy czegoś takiego nie robiłem. To za moment wam pokażę na zbliżeniu, jak to wygląda. Jeśli ogląda jakiś hydraulik, to wie, jak to wygląda, jak to działa. A co? No i spróbuję zrobić. Nagram film, później go zmontuję. I jeśli to oglądacie, oznacza to, że mi się udało. A kolejne filmy stopniowo będę starał się, że tak powiem, odbudować to, co zarosło. Zarosło chaszczami, trawą, czy też to, co po prostu... Muszę się podrapać, jeśli szumi, to przepraszam. Czy też to, co po prostu ucichło. A w tym odcinku, jak już wspomniałem, bo już widzę, że się rozgaduję, nie tędy droga. Więc wykonuję ten jinx. I też będę to robił trochę po macoszemu, bo co? Bo jak już wspomniałem, nie robiłem czegoś takiego. No i dawno filmu nie nagrywałem, więc będę trochę się szamotał z kamerą, żeby wam to pokazać. Żeby wam pokazać, jak robię coś, czego nigdy nie robiłem. W międzyczasie, jak myślę, jak to zrobić,
Więc na początek biorę śrubokręt. Śrubokręt gwiazdka PZ2. Tam profesjonalna terminologia. Od czego by tu zacząć? To już odkręciłem, co widzieliście. Użyłem do tego śrubokręta z bitem PZ2. Można notować. I tutaj jest, to widać na kamerze, taki wypust, ząb. On jest, dwie ściany ma płaskie, podłużne, a te dwie krótsze ma w łuku, czy też po łuku. I tu jest gniazdo. To nachodzi i wtedy działa. Dodatkowo tutaj jest od spodu, o, widać ten taki ząbek, blokada. No i to jest cała magia. Fajne, co nie? Też się cieszę. I tutaj poszukałem kawałek jesionu, bo pasuje, żeby na to drewno było gęste i twarde. Jeszcze jedna kwestia, wskazówka, też można notować. Trochę widać na kamerze, ale nakreślę, żeby było bardziej to wyraźne. Może zrobię to markerem. Czyli dalej, bawię i uczę. Jak za dawnych lat. Dobra, układ usłojenia. Idzie tak, 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 tak i tak. Teraz widać dobrze. Czyli z tej strony słoje skręcają bardziej ku pionowym. No, są skośne, ale to idzie bardziej ku pionowym. Z tej strony są poziome. Więc będę celował w ten rejon materiału, ponieważ patrząc na ten jinx, on ma po bokach te wypusty. Słoje będą, on nie porysuje po tym. Ale chodzi o to, aby właśnie zachować ciągłość usłojenia w tej płaszczyźnie. Bo tak będzie mniej więcej talerz. Czyli słoje będą rozlane na całej stopie. Ciągłość słoi. Tutaj natomiast, jakby był talerz, teraz tu porysuję. Jakby był talerz kwadratowy, to słoje będą w ten sposób. Tutaj natomiast słój będzie rozlany na całej szerokości. No, co zapewni większą stabilność, znaczy nie tyle stabilność, co trwałość i zwartość tego elementu. No, teraz muszę wymazać, bo będę tutaj kreślił. Więc używam gumki do mazania. Gumka kupiona w sklepie. Nazwy sklepu nie podam. Nie zapłacono za reklamę. Więc... więc... najpierw ten ząb. On ma 6... takie 5,8. 5,8 na 8 mm. A gniazdo? Gniazdo ma... o, też 5... no, 5,9. 5,9 na 8,2. I... co teraz? No teraz pasuje, abym zaczął właśnie od tego gniazda. Bo w momencie, gdy wyznaczę sobie gniazdo, uda mi się je zrobić... uda mi się je zrobić dobrze, to wtedy będę mógł całość kontynuować. Więc ołówek automatyczny, chyba 0,5 mm. Cyrkiel, teraz pojawia się cyrkiel. Tylko muszę ołówek zastrugać.
Temperówka. Kupiona również w sklepie, ale innym niż niewspomniany przy gumce. Ależ to będzie fajny film. Już to czuję w kościach. Dobra. Osadzam ołówek w cyrklu. Tak. Oj. Ale wam powiem, że głupi cyrkiel. Jeśli nie macie cyrkla i planujecie kupić, to nie kupujcie takich. Tylko kupcie taki, co ma tutaj blokadę. Bo taki to może się rozjechać i zgubi wymiar. Dobra. Zaznaczę sobie środek. No niech będzie tutaj. Punktak. Dobra, nareks. Zdarłem, bo do ściany mi nie pasowało. Ale jest. Reklama. Bo była reklama. Jest punkt. Teraz zmierzę sobie średnicę tego elementu. To ma 26,2. Dam na 30. Na 30. Czyli potrzebuję 15 mm. Jest 15 i wyznaczam okrąg, czy też rysuję, kreślę, trasuję. Jest. Teraz korzystając ze sposobności, upewnię się. Tak, tutaj jest kąt prosty, więc od razu wyznaczę sobie promień. I teraz mogę wyznaczyć to gniazdo. Przesunę się na środek. To gniazdo mogę wyznaczyć. Ile to miało? Na długość. O, na długość. Jakieś 8,3. Dobra, spróbuję na oko najpierw. Pełen profesjonalizm. No właśnie. A, co się będę. 8 mm 30 to będzie gdzieś, powiedzmy, tyle. Trafiłem. No, nie musicie klaskać, ale jest. Nie wiem, czy będzie widać. Może nie widać, ale na dowód tego nic nie będę mazał, zostawiam jak jest. I teraz szerokość. Szerokość było chyba 5,8. Tak, 5,9. Jak mocno pociągnę suwmiarkę, to jest 6, więc więc co teraz? Wezmę wiertło trójkę. Wiertło trójka. Jeśli mam takie z prowadzeniem, to jest chyba 4. Nie, to jest 5. Tu jest 6, tu jest 3. Nie, to jest 4. 4. Coś źle liczę. Jeśli to ma 4. Nie, to mi trzeba 5, 6. Jest 6. Dobra. Wiertło 6. Krętarka. Nawet nie ma bicia. I no jeszcze raz sprawdzę.
Tak, niecałe 6. Czyli jak zrobię 6, powinno być ok. I teraz wiercę. Tak, żeby krawędź otworu była przy linii, którą wytrasowałem, przy linii zewnętrznej tego gniazda. Jeszcze sprawdzam. No powiedzmy, że jest. Aha, głębokość. Pięć milimetrów. To tak będę celował. Kluczowa jest tutaj prostopadłość w obydwu płaszczyznach, dlatego wiercę z ręki. To będzie chyba 4. O, 3,5. Pięć. Tak, mi tyle trzeba. Dobra. I teraz... No tak. Teraz wiem, że popełniłem błąd, ale ratuję sytuację. Bo nie mogę drugiego... Już się popisałem. Nie mogę drugiego otworu wywiercić, ponieważ nie mam materiału... Nie mam materiału, który by prowadził wiertło. Więc... Cóż, dłuto. Dłuto do ręki. Tak się zastanawiam. Czy w sumie jedna ściana może być prosta, nie musi być włók. Przypuszczam, że tutaj tak jest. Te ściany są włóku. Choć może nie. Choć może źle przypuszczam. Ale ja wezmę płaskie dłuto. Rylec. Pobijak. Czyli jednak coś rzeźbie w tym filmie. Kto by się spodziewał? Powiedzmy, że jest. Dosłownie 6 mm. Brakuje mi, żebym mógł sprawdzić, czy to pasuje. Zanim pójdę do dalszego etapu pracy. I co teraz? Teraz pójdę chyba na pilarkę i to utnę kawałek tutaj. Bo zanim zacznę to robić, wolę mieć pewność, że gniazdo pasuje. W sensie, czy to będzie miało sens. Dobra, idę to uciąć. Jest, a czy działa? O, działa. Tylko nie obrócę całkiem, bo widzicie, nie wypada. Czyli coś z tego może być. Dobra, to jest. Teraz jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Czyli ma być tak prosto. Dobra. I tak. Teraz pasuje, abym zrobił, bo tutaj wchodzi śrubka, która skręca. Śrubka, która skręca. Zbliżenie. O! Śrubka, która skręca ten jinx z zaworem. I ta śrubka ma... takie 4. Przyjmijmy 4. Więc poszukuję wiertła 4 mm. Znalazłem.
Demontuję wiertło 6, zakładam wiertło 4. No, to już ma bicie. Na środku. Na środku. I wiercę otwór na przelot, celując w środek. Może sobie zaznaczę ten środek. Chyba tutaj. Dobra. I ponownie kluczowa jest tutaj prostopadłość. Dlatego wiercę z ręki. Chyba jest. Teraz tutaj jest zagłębienie, żeby się śruba schowała. Więc łebek ma 7 mm. 7 z groszami. To wiertło ma 8. Siedem z groszami. Powinno być. Dobra. Czyli teraz... Teraz zostaje zrobienie reszty. To ma szerokości 10,5. 10,5. To powiedzmy, w sumie nie musi być takie samo. Tak. I tutaj. Tak. Gotowe. Jeszcze w kwestii formalności, jesion grubości 19,5 mm. Czy było prostopadle? Tak. Jeśli nie byłoby prostopadłe cięcie, to element by się klinował z jednej strony. Ja go obracam i wypada. Dobra. Więc teraz mogę sprawdzić. Chociaż w sumie nie. Dobra, śrubka. I tak, tutaj sobie zaznaczę jakieś 6 mm. No, niech będzie tyle. Dobra, teraz w ruch pójdzie Dremel z wałkiem ściernym i spróbuję nadać temu jakiś kształt. Tutaj już nie będę nic mówił, bo będę miał maskę na twarzy. No, ale może uda Wam się z obrazu wyłapać mniej więcej, do czego zmierzam.
element wyszlifowany, jeszcze jakieś tam drobne liźnięcie papierem, no ale niekoniecznie. I teraz ponownie muszę go osadzić, przykręcić. Dobra. Jest na wprost. I teraz muszę zaznaczyć, w którym miejscu dać. O, teraz widać. Tutaj jest jedna blokada i tutaj jest druga. Więc muszę dać jakieś odbojniki. Tak? No, wiecie, o co chodzi. Czyli to będzie tutaj. A drugie będzie zaraz. To pójdzie w tę stronę. Tak. Jak tutaj to jest? Tak. A drugie będzie tutaj. Myślę, że dobrze zaznaczyłem. I tutaj nie będę się bawił, tylko dam czy też wbiję gwoździki. Wbiję gwoździki, a później je utnę. I to są gwoździe. Jeden, dwa. Czyli potrzebuję wiertła jedynkę. Jeden. Ajajaj. Nic. Problem jest w tym, że wkrętarka nie łapie mi. Jednego milimetra, więc mam takie wiertło gdzieś przygotowane do tego, ale nie będę teraz szukał. Oklejam wiertło taśmą. Najlepsza jest taśma izolacyjna, ale ta malarska też się sprawdzi. Oklejam po prostu grubość wiertła. No, powinno wystarczyć na tyle wiercenia. I teraz gotowe. Czyli wiertce 4 otwory. Tak. O, już się skaleczyłem. Przykręcam. Śrubka. Dalej nie pójdzie.
dalej nie pójdzie. Teraz pytanie. Tutaj blokada. Blokada dotyka. 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 O, tutaj jest jakiś milimetr zapasu. Jak się pociągnie, wtedy dotyka. Czyli działa. Teraz pozostało już tylko wykończenie drewna, czy wykończenie, czyli pokrycie ją, pokrycie go jakimś zabezpieczeniem, no, w celu wydobycia barwy, osłojenia i tak dalej, bo to nie będzie jakoś narażone na bardzo, nie będzie bardzo narażone na jakieś uszkodzenia mechaniczne, czy też warunki atmosferyczne, więc olej, gotowe. O, wypływa. To też ciekawostka, no tu jesion wypływa, nasze rodzime gatunki wypływają, ale na przykład tak jak tutaj miałem amarant, no to on tonie w oleju, czy w wodzie, przypuszczam, że w wodzie też, ale jest tak gęste drewno, że tonie. Wniosek, nie każde drewno unosi się na wodzie. Czyli łódź z amarantu byłaby kiepską łodzią. Tak, trochę podtopię jeszcze to drewno. Tam siedź na dnie. O! Listewka, jaką trzymam w dłoni, to jest listewka z drewna lipowego. Dobra. Teraz dam chwilę, żeby sobie wpiło, co ma wpić. Nadmiar wytrę. I tym oto sposobem wykonałem coś, czego raczej na pewno nigdy więcej nie zrobię. Jednorazowy projekt, jednorazowa realizacja. Tutaj Wam pokażę na zbliżeniu oryginalną wersję i to, co ja wykonałem. No i pytanie, czy... Znaczy, czemu to w ogóle będzie służyło? No będzie służyło temu, co widać na filmie, czyli to będzie otwierało i zamykało zawór. No miało być drewniane, żeby nie było plastikowe i zielone. I to w sumie tyle. Dlaczego to wykonałem? Zaciekawiło mnie to. Czy będę w stanie, tylko jak do tego podejść. No to dopasowanie, to te blokady tego zaworu, żeby to nie przekręcało się bardziej niż to konieczne i tak dalej. Mała skala w drewnie, skręcane, można ściągać. No i wszystko się udało. Więc samo wykonanie tego elementu, inaczej, efekt końcowy nie jest tak zadowalający jak... żeby tak nie powiedzieć przesadnie, ale zdobyta wiedza, czy sam proces wykonania tego, mogę później na jakiś inny element, który będę robił, podejdę do wykonania kolejnego elementu w podobny sposób, powiedzmy. Czyli to zdobywanie umiejętności, doświadczenia jakieś tutaj było. No i jest... kurek. Chyba tak to się nazywa. Kurek, zawór. Coś takiego. No. Więc jak na początku mówiłem, ten film raczej nie był tym, czego niektóre osoby mogły się spodziewać, ale pojawił się film. Więc to już jest coś. I teraz... no. Teraz już wykonałem ten kurek. Znalazłem to słowo. Wykonałem ten kurek, czyli następną realizacją będzie może umywalka, może... no już nie będę szukał. Co innego, tak krążąc myślami po toalecie. Dobra, to wszystko w tym odcinku. Jeśli komuś się spodobał, jest mi bardzo miło. Jeśli komuś się nie spodobał,
ma pełne prawo do takich odczuć. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Aha, no i do zobaczenia w nowym roku. Mam nadzieję, że uda mi się to zmontować jeszcze w tym roku, bo już jest koniec roku. Więc trzymajcie się.